Panowie ministrowie, generałowie, żołnierze, rodziny tych, którzy polegli na misjach, wszyscy Państwo zebrani na miłej uroczystości w Warszawie. Witam Was serdecznie z Afganistanu, z bazy Bagram. Ze stołu gminnego, tutaj przed nami jest, gdzie dzielimy się okładkiem z żołnierzami, którzy służą dzisiaj w Afganistanie. Dzieląc się tym okładkiem, mamy przede wszystkim w pamięci Waszych najbliższych, tych, którzy polegli tutaj, Iraku, ale także tych wszystkich, którzy polegli w ostatnich latach, służąc ojczyźnie. Myślę tutaj także o tych, którzy polegli nad Smoleńskiem, o żołnierzach polskich i przede wszystkim o zwierzchnikach sił zbrojnych, pan tencie Lech Kaczyński. Ale przecież nie można zapomnieć o szefie sztabu generalnego, panu generale Mogorze, o szefach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, od pana generała Kwiatkowskiego począwszy, pana generała Wasika, generała Potasińskiego, admirała Grzebego. Także im należna jest nasza pamięć, bo służyli Polsce swoim wysiłkiem, wiedzą, doświadczeniem, całym sercem. Polegli w Afganistanie, polegli w Iraku. Żołnierze, którzy przelewali krew na krańcach świata dla ojczyzny, będą zawsze czczeni jako współcześni bohaterowie, którzy są obecni w sercach wszystkich żołnierzy i stanowią chlubę polskiej armii. Będziemy o nich pamiętali. Ale będziemy też przede wszystkim pamiętali o nas, o rodzinach, o tych, dla których ta strata jest najbardziej dramatyczna, dojmująca i której nigdy i nic zapełnić nie będzie już mogło. Mamy tego świadomość. Ale mamy też świadomość, że wiecie, iż czytali o tę krew nie na darmo. Przelali ją po to, by Polska była niepodległa. W imieniu rządu pani premier Beaty mogę wam zagwarantować, że ta krew będzie na zawsze służyła Polsce, będzie fundamentem jej siły i niepodległości. Raz jeszcze dziękuję wam za ofiarę, dziękuję wam za waszą obecność i dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami. Armia Polska będzie z nami zawsze. Dziękuję bardzo, będziemy teraz się dzielili okładkiem, bo tutaj jesteśmy w przededniu Wigilii. Jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Proszę, żebyście ode mnie, ale myślę, że od wszystkich tutaj obecnych oficerów i żołnierzy przyjęli najlepsze życzenia dobrych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i dobrego nowego roku 2016. Tutaj w Afganistanie jest nowa zmiana.
Polsce jest także nowa, dobra zmiana, aby ten 2000